Muzeum Wojska Polskiego powstało 100 lat temu na podstawie decyzji marszałka Józefa Piłsudskiego w kwietniu 1920 roku i przez ten czas Muzeum Wojska Polskiego gromadziło zbiory, wspaniałe zbiory, które udowadniają chlubę polskiego oręża. Między innymi zbiory, które związane są z Bitwą Warszawską. Jak określił Lord Dunbarton, 18. bitwą decydującą o losach świata. To właśnie dziś rozpoczynamy uroczystości związane ze stuleciem obchodów tego wielkiego zwycięstwa, tej wielkiej wiktorii oręża polskiego. Bardzo się cieszę, że otwieramy dziś wystawę w Muzeum Wojska Polskiego, w której zgromadzone są eksponaty właśnie z epoki. Wśród eksponatów bardzo interesujące repliki sztandarów zdobytych przez Wojsko Polskie na Armii Czerwonej, na Armii Komunistycznej Rosji. Mało kto wie, ale te sztandary zachowały się na ziemiach polskich po II wojnie światowej, no ale władze komunistyczne oczywiście oddały, zwróciły sztandary Moskwie, poza jednym, ukrytym. I to też jest dowód niezwykłej postawy pracowników Muzeum Wojska Polskiego, którzy zadbali o to, żeby chociaż fragment tej właśnie pamięci o zwycięskiej bitwie, a tą pamięć próbowano zatrzeć w okresie PRL-u, żeby został zachowany. 18. decydująca o losach świata bitwa. Bitwa stoczona między wojskiem odradzającej, odrodzonej, ale wciąż jeszcze odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej, a komunistyczną Armią Czerwoną, Armią Rosyjską. Zwycięstwo dzięki wybitnym dowódcom. Niewątpliwie można powiedzieć genialnym dowódcą, oczywiście wódz naczelny, marszałek Józef Piłsudski. To człowiek, któremu zawdzięczamy to zwycięstwo i zawdzięczamy niepodległość Rzeczypospolitej po 123 latach niewoli, ale warto wspomnieć także szefa sztabu generała Rozwadowskiego czy generała Józefa Hallera, dowódcę Armii Ochotniczej. Przypomnę jeszcze jedną postać wybitnego polskiego dowódcy, pułkownika Kowalewskiego, dzięki któremu przechwycone zostały szyfrogramy, rosyjskie szyfrogramy. To niewątpliwie przyczyniło się do naszego zwycięstwa 100 lat temu, w 1920 roku. Zresztą pułkownik Kowalewski to postać również wybitna. Jego działalność w okresie II wojny światowej zasługuje na potężną monografię. Mógłbym powiedzieć, że zasługuje na popularyzację właśnie jego służby. Oczywiście po II wojnie światowej musiał pozostać na emigracji. Był traktowany przez władze komunistycznej Rosji jako wróg. W Armii Ochotniczej niewątpliwie postać też niezwykła, ksiądz kapelan Ignacy Skorupko. Jego śmierć pod Ossowem podczas starcia takiego przełomowego, w sensie to starcie, które zakończyło się zwycięstwem. Ksiądz Skorupko poległ podczas tego starcia, stał się postacią symboliczną. Stąd też nasza decyzja o tym, żeby właśnie w Ossowie, zaraz nieopodal miejsca, w którym stracił życie ksiądz Ignacy Skorupko, powstała filia Muzeum Wojska Polskiego. Mamy już niezbędne dokumenty dotyczące tej inwestycji. Ta inwestycja już się rozpoczęła. Wspominałem o sztandarach, o replikach sztandarów. One niewątpliwie trafią właśnie do filii Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie. I jeszcze jedno wydarzenie, za które chciałbym szczególnie podziękować. Otóż chciałem podziękować za dar pana Bukowskiego, za dar żelaznej obrączki. Otóż ta obrączka była przekazywana
w miejsce złotych obrączek składanych przez ludzi, którzy chcieli w ten sposób wesprzeć niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję za ten dar. Jest to dowód ofiarności naszych przodków, dziadków pana Bukowskiego. Niewątpliwie ta żelazna obrączka także trafi do zbiorów w filii Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie.